Zatem przechodzimy do druku, który też będziemy pewnie zajmie nam trochę czasu. To jest druk numer 579. Autor i referuje go Krzysztof Kwarczak. Wnioskuje się do Rady Miasta Krakowa, żeby przy ewentualnym uchwaleniu nowelizacji statutu dzielnic miasta Krakowa dokonać zmian przepisów przejściowych w stosunku do tych, które przewidują projekty uchwał polegających na określeniu pauza, według jakich zasad rady dzielnicy obecnej kadencji mają planować zadania na 2015 rok, zmianie terminu wejścia w życie na obecną kadencję przepisów określających procedury, słowo sposobu, też pomyłkę się znalazło, więc prosiłbym o występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, a że to też zawsze taki to korekta drop, pomyłka pisarska. Z inicjatywą uchwałodawczą przez Radę Dzielnicy w Radzie Miasta Krakowa i uzasadnienie. Przyjęte rozwiązanie w projekcie uchwały nie określa, według jakich zasad Rady Dzielnic obecnej kadencji powinny planować zadania na 2015 rok. Literalnie interpretując zapisy tego projektu powinny to robić na dotychczasowych zasadach, mimo że przestaną one obowiązywać wraz z końcem ich kadencji, który prawdopodobnie nastąpi w 2014 roku. Tym samym wszystkie uchwały określające podział środków w systemie zadań powierzonych i priorytetowych stracą ważność. Takie rozwiązanie jest niefunkcjonalne i może zaburzyć cykl, w którym w jednym roku się planuje przedsięwzięcia, a w następnym nie realizuje. Również zmiana zasad gospodarki finansowej w ciągu roku budżetowego może prowadzić do chaosu. Uważałem, że w obecnej kadencji powinny wejść w życie przepisy określające procedury, według których Rada Dzielnicy może wystąpić inicjatywą uchwałodawczą Rady Miasta Krakowa. Warto podkreślić, że nowelizacja statutu Miasta Krakowa nadająca Radą Dzielnicy uprawnienie, tak uprawnienie weszła w życie w połowie 2012 roku. Nie widzimy powodu, żeby odwlekać moment, w którym zaczną obowiązywać i tu nowe zasady powinny być. Krótkie wyjaśnienie. To nie jest poważne zmiana. Poprawka to powinno być. Krótkie wyjaśnienie. Dzisiaj rano na Bibie znalazłem projekt uchwały Rady Miasta w sprawie statutu, który się znacząco różni. Są tam istotne zmiany wprowadzone w stosunku do tego projektu, który był konsultowany. Podstawowym problemem jest to, że nie są generalnie zasada jest taka, że nowe zasady, nowe statut wchodzi od nowej kadencji. Bardzo proszę. Wchodzi od nowej kadencji, a tylko dzielnice przecież planują na następny rok zadania, czyli w przyjęciu tego projektu musielibyśmy planować w starym systemie zadania na przyszłość rok, mimo że zmieni się ten system, więc tutaj jest po prostu pewnego rodzaju, moim zdaniem, błąd formalny. Przepraszam, że to tak pisane na kolanie, no tylko po prostu w ostatniej chwili się zorientowałem, że jest już gotowy projekt statutu, na to jest ostatni moment, kiedy możemy zabrać głos i mogę pytać jeszcze, no jeszcze są jakieś może minimalne prace, żeby ten głos wpłynie na jakąś zmianę. I po prostu, żebyśmy wystarowali pracowali, żeby te uchwały stracimy ważności. No i druga kwestia to kwestia statutu miasta. Statut miasta przyznał już prawie 2 lata temu prawo inicjatywy uchwałodawczej Radą Dzielnic. No i Rada Miasta powinna niezwłocznie dostosować statut dzielnic, więc jeżeli jest uchwalana nowelizacja, no to nie widzę powodu, czemu należy odwracać do nowej kadencji, więc to ma służyć temu, żebyśmy mogli z tego prawa jeszcze w tej kadencji korzystać. No jeszcze raz przepraszam za to, że ten projekt uchwały wygląda tak, jak wygląda. Proszę dopisać tam nowe zasady. Pytanie, czy projektodawcy się zgadzają, żeby dopisać, zaczną obowiązywać nowe zasady, czy zgadzają się, żeby nie było coś wolno, dopisuje? Andrzej Harak, proszę. Biorąc pod uwagę, że według mojej wiedzy jutro jest pierwsze czytanie statutów dzielnic i jeżeli będzie odstąpienie od drugiego czytania, to te statuty również jutro zostaną przegłosowane, a jeżeli nie będzie odstąpienia, to zostaną przegłosowane za 2 tygodnie. To ta uchwała nawet do radnych miasta nie trafi, bo po prostu obieg dokumentów w Urzędzie Miasta jest dłuższy niż jeden dzień i dłuższy niż 2 tygodnie. To tylko tyle i aż tyle. No ale mogę pan przewodniczący Rady może na sesji zabierać głos, też pan radny, mamy pana radnego miasta, więc no jest jakaś ewentualnie szansa. Problem polega na tym, że ja się z treścią tej uchwały nie zgadzam. Aha, no to... Szanowni Państwo, no wydaje się tak, że
O ile ja dobrze pamiętam, to w projekcie statutu tak już było, jak opiniowaliśmy projekt statutu. Nie było. Nie przypominam sobie, żeby to uległo zmianie, ale może się mylę. Natomiast ta uchwała, zanim przejdzie jakąkolwiek drogę, to tak na dobrą sprawę i tak nie dotrze, bo dotrze już po uchwale statutu. Więc wydaje mi się dość spóźniona. Ale szanowni państwo, ale jutro jest posiedzenie Rady Miasta, które właśnie pierwsze czytanie statutów i być może będzie w ogóle odstąpienie od drugiego czytania i głosowania. To jest realne. Ja osobiście jutro mam zamiar brać udział w posiedzeniu Rady Miasta. I jest sytuacja tego typu, że możemy jak najbardziej, jeżeli nie będzie odstąpienia od drugiego czytania, poruszyć to z panem przewodniczącym komisji, która się merytorycznie tym zajmuje, i porozmawiać, czy to jest wada, czy jest to celowe działanie i czy jest konieczność takiej uchwały. Natomiast ja nie ukrywam, że nie czuję się w tym momencie na siłach nawet skomentować ten projekt uchwały. Nie sądzę, żeby tak rażący błąd popełniła Komisja Rady Miasta, która pracuje nad tym statutem kilka lat i wierzę w to, że projekt statutu jest dobrze napisany. Nie sądzę, żebyśmy po pierwsze mieli wpływ już na niego w tej formie i nie sądzę, aby udało się, żeby taka zmiana zaszła. Wierzę w to, że w projekcie statutu jest to prawidłowo rozwiązane. Ja jeszcze boleję nad tym, że pan radny Kwaciak nie był udziału w ani jednej komisji statutowej, mimo że one odbywały się co dwa tygodnie od 3 lat z kawałkiem, bo być może jakby komisje są jawne w Radzie Miasta, każdy może na nie przyjść. Także, bo jakby pan radny Kwaciak wziął udział w komisji jakiejkolwiek statutowej, to może by, że tak powiem, można było pewne rzeczy wprowadzić, a w tej chwili to już jest moim zdaniem po herbacie. Nawet jeżeli nic pochybacie, to nie wiem, cytując pana radnego Hafiarka, to co w końcu przyjąć taką uchwałę? No, nawet warto zwrócić uwagę na pewien potencjalny problem, a też zdarzały się akty, które wyszły z komisji, potem okazywały się niezgodne z prawem, więc no, też nie jest tak, że ta komisja jest nieomylna. Nie jest nieomylna. Przepraszam, Kuba Markowski. Filip, bardzo proszę o ciszę. Się nie odzywa. Wniosek o przerwanie dyskusji autorstwa Kuby Markowskiego. Kto z państwa radnych jest za tym, żeby przerwać dyskusję? Nie było żadnych głosów. Proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przerwaliśmy dyskusję, zatem przechodzimy do najpierw głosowania projektu uchwały autorstwa Krzysztofa Kwaciaka. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni państwo, uchwała nie została przyjęta.